Dzisiejszy temat otwarcie serca i gorące darowizny. Zastanawiałem się, czy nie jakoś inaczej nie połączyć tych słów ze sobą, ale myślę, że tak jest dobrze. Sezon, czas zacząć. Sezon darowizn. Pewnie w wielu waszych organizacjach też końcówka roku jest takim okresem, kiedy tych darowizn, wszelkiego rodzaju darowizn i wszelkiego rodzaju pomocy otrzymujecie najwięcej od różnych osób, czy też od firm. Ja dzisiaj oczywiście skupię się na darowiznach od zakupów online, ale będziemy poruszać bardzo różne wątki. Na początek otwarte serca. Powiem szczerze, że szukałem takich badań, które by wskazywały jasno, że ta końcówka roku, czyli im bliżej świąt Bożego Narodzenia, tym te serca wszystkich osób wokół organizacji są bardziej otwarte. Nie znalazłem takich no, bardzo precyzyjnych informacji, ale znalazłem coś innego, takie dane ogólnoświatowe oraz trochę danych polskich. W sumie z raportów, takich dwóch raportów, Filantropia w Europie, Social Impact Alliance oraz CAF, Światowy Indeks Dobroczynności, Giving Index. I wyciągnąłem z tego najważniejsze informacje dotyczące Polski i tego, jak my wyglądamy, jak wygląda ta dobroczynność i jak bardzo są otwarte te serca Polaków. Na początek dane właśnie z tego World Giving Index, czyli jak bardzo pomagamy, jak to jest robione przede wszystkim, czyli w jaki sposób ten raport powstaje. Osobom, które są ankietowane, zadawane jest pytanie, czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zrobiłeś to? I tutaj są takie 3 właśnie kategorie. Pomogłeś obcemu, wsparłeś finansowo albo przeznaczyłeś czas na wolontariat. To są dane dotyczące Polski, wyciągnięte właśnie z tego raportu, o którym wspomniałem. I jak widzimy, spójrzcie sobie na przykład na pomoc obcemu, jak ona wzrosła w zeszłym roku, 2020, no ten wzrost jest ogromny, z 37 do 56%. Co to oznacza? Czyli, że na 100 osób 56 w ostatnich 3 miesiącach, kiedy było wykonywane badanie, pomogło obcej osobie. Rok wcześniej było to zaledwie 37 osób na 100. Wsparcie finansowe też widzimy, że ten wzrost był ogromny, z 28 i tak na dobrą sprawę o tych 25-28% z poprzednich lat wzrosło na 36%. No i oczywiście wolontariat, on generalnie jest najmniej tutaj popularny, ale mimo wszystko jest ten wzrost, czy tak na dobrą sprawę odbicie się po 2019 roku, tak na dobrą sprawę o 100%, tak, z 11 do 20%. 1%. Zastanawiam się, jak wy to w organizacjach odczuwacie, czy faktycznie tak jest. Oczywiście sytuacja zeszłego roku była wyjątkowa, do dzisiaj pewnie w wielu obszarach jest wyjątkowa. Trudno moim zdaniem będzie powtórzyć ten wynik i w mojej ocenie 2021 rok będzie notował spadki we wszystkich 3 obszarach, ale poczekajmy, zobaczymy. Druga rzecz, wyciągnięte właśnie z raportu Social Impact Alliance, 51% Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekazało środki finansowe organizacji społecznej. To też są dane dotyczące roku 2020, czyli ponad połowa Polaków przekazało środki finansowe organizacji społecznej. I teraz tutaj takie kilka ciekawostek, które mogą Wam się przydać generalnie w tym sezonie darowizn, w tym sezonie, kiedy widzimy te otwarte serca. Kobiety i mężczyźni pomagają porówno, ale tu jest ciekawostka, zresztą inne są formy wsparcia. Mężczyźni częściej wpłacają w sposób regularny i ta średnia wartość wpłat jest o 40% wyższa niż u kobiet. Czyli jeśli prosicie o wsparcie stałe, czyli jakąś darowiznę miesięczną albo zachęcacie do stałego zlecenia, to większa szansa jest, że traficie na pozytywną odpowiedź u mężczyzn niż u kobiet oraz, że kwota, o którą prosicie, może tak na dobrą sprawę być wyższa niż tą, o którą byście prosili, prosząc kobiety.
To dla mnie taki jeden z takich wniosków z tego badania. Drugi wniosek, że kobiety chętniej korzystają z alternatywnych form wsparcia. No i my, szczerze powiedziawszy, to doskonale widzimy, bo większość użytkowniczek Fani Mani to właśnie kobiety, one są najwięcej ich jest, ale też mamy wielu mężczyzn, którzy no muszę przyznać, że pilnują każdego po prostu zakupu i pilnują, żeby każdy zakup był zrobiony właśnie z tą darowizną i, że tak powiem, na ich liczniku darowizn od zakupów w internecie nierzadko jest kilkanaście osób ma, także jest kilkanaście tysięcy złotych w darowiznach od zakupów, ale kilkaset czy nawet kilka tysięcy złotych w tych darowiznach od zakupów to właśnie są głównie mężczyźni. No i tutaj to jest to, co jest ciekawe, że również na kobiety często wpływają posty i zbiórki na Facebooku, czyli w zasadzie można się było tego spodziewać, gdzie pojawia się taka właśnie emocjonalne wezwanie, emocjonalne jakaś akcja czy zbiórka, gdzie działają właśnie takie dotarcie, no to tutaj częstsze takie dotarcie bezpośrednie z daną akcją, no to tutaj częściej reagują kobiety. I to z tych dwóch raportów takie najważniejsze informacje. Zanim przejdziemy dalej, to mam do Was pytanie. Korzystacie z darowizn od zakupów online w Fani Mani? Czy w ogóle już korzystacie? Czy tak od dawna? Czy dopiero zaczęliście? Czy może jeszcze nie? Jeśli jest jakaś odpowiedź, której nie zawarłem, która mogłaby się tutaj dziać, to proszę, mogłaby się tutaj pojawić, to napiszcie na czacie. W międzyczasie Karolina napisała, wielkość i regularność darowizn w przypadku kobiet i mężczyzn może wynikać z ciągle istniejących dysproporcji między zarobkami. Tak, to myślę, że ma to pewnie wpływ. Marzena napisała, że miasta są podatniejsze na wpłacanie wniosków, wieś jest negatywnie nastawiona. Pytanie też jest takie, jak wygląda z tym takim zaangażowaniem społecznym na wsi, tak? Czyli czy faktycznie częściej jest tak, że na wsi, jak poprosisz o kogoś o pomoc, to częściej tą pomoc dostaniesz, a w miastach być może ludzie są po prostu bardziej zabiegani, może mają więcej rzeczy i stąd jak gdyby ta pomoc finansowa tak na dobrą sprawę zastępuje to zaangażowanie osobiste, na które po prostu nie ma czasu. Tak bym o tym pomyślał. Okej, dam jeszcze 5 sekund na ostatnie osoby, które jeszcze nie odpowiedziały. 5, 4, 3, 2, 1 i robimy zakończenie i udostępnij wyniki. Wygląda to tak, że 45% już korzysta od dawna, mamy tutaj 10% osób, które jeszcze nie skorzystały, to mam nadzieję, że dowiedzą się czegoś ciekawego i jest trochę osób, które dopiero zaczęło. Dobra, wróćmy do naszego ekranu. Ekran mamy, to lecimy dalej. Gorące darowizny. Mamy już otwarte serca. Teraz przejdźmy do tych gorących darowizn. Zastanawiałem się oczywiście, gorące darowizny, jak te gorące darowizny rozumieć i tak na dobrą sprawę, co powinno być symbolem tych gorących darowizn. I tak ostatecznie doszedłem do wniosku, że darowizny są nieodzownie związane z fundraisingiem, a fundraising jest związany z budowaniem relacji, więc gorąca kawa czy herbata podczas spotkania z darczyńcą bądź chociażby rozmowy online przez internet albo chociażby rozmowy telefonicznej z darczyńcą jest takim, czy może być takim symbolem tego, że w tym okresie, w tym sezonie darowizn warto pomyśleć nad tym, żeby budować te relacje. Oczywiście budowanie relacji jeden na jeden czasami może po prostu nie być na to czasu, ale pewnie warto zrobić chociażby listę takich osób, z którymi warto porozmawiać właśnie może już teraz, zanim będzie ten taki szał przedświąteczny. Ja się skupiam oczywiście na darowiznach od zakupu w internecie, ale te część tych danych, które pokażę, czy informacje, które Wam przekażę dotyczą tak na dobrą sprawę każdej formy zbierania darowizn dla Waszej organizacji. Zwłaszcza mam dla Was takie 3 slajdy, które podsumowują różne
rzeczy, które warto robić, o których warto pamiętać oraz takich, których unikać w komunikacji z darczyńcami. Przejdźmy najpierw do tych danych i do darowizn od zakupu w internecie. Jak to się zmieniło względem zeszłego roku? Przede wszystkim mamy wzrost o 23% względem roku 2019, jeśli chodzi o liczbę osób, które robią zakupy w internecie. Ta liczba 23% jest o tyle istotna, że wzrost w latach poprzednich był na poziomie 10-11%, czyli tak na dobrą sprawę ten wzrost był dwukrotny. Kolejna ważna rzecz, że z tej grupy 20 milionów Polaków, 13,5 miliona Polaków wydaje rocznie minimum 3600 zł na zakupy w internecie. To jest minimum, to jest 300 zł miesięcznie minimum wydają na zakupy w internecie. Jeśli byśmy policzyli średnio 2,5% darowizny, to jest 90 zł darowizny rocznie od każdej takiej osoby. Oczywiście jest spora grupa osób, które wydają nawet 1000-1500 miesięcznie na zakupy w internecie, ale tutaj się skupiliśmy na tym minimum, na tym danych z raportu Expert Sender, który właśnie mówi, że 13,5 miliona Polaków wydaje minimum 300 zł miesięcznie, czyli 3600 rocznie na zakupy w internecie. I tu będzie kolejna niespodzianka związana właśnie z wiekiem osób, które kupują w internecie, czyli tak na dobrą sprawę, do kogo warto docierać z informacją o możliwości wspierania Was właśnie przy okazji tych zakupów. 32% grupa 35-49 lat. Tu pewnie nie było zaskoczenia, ale już druga pozycja, moi drodzy, 28%, prawie 30% osób kupujących w internecie to jest grupa powyżej 50 roku życia. I to się znacznie zmieniło względem lat poprzednich, czyli osoby starsze powyżej 50 roku życia weszły w te zakupy w internecie. To jest moim zdaniem bardzo dobra informacja, bo to są po prostu osoby, które wcześniej w ogóle nie kupowały w internecie i powiększyły jak gdyby w ogóle pulę tych osób kupujących w internecie, czyli wśród Waszych wspierających, wśród Waszych fanów, jeśli macie osoby, a pewnie macie osoby powyżej 50 roku życia, to jest duża szansa, że tak jak w latach poprzednich oni tych zakupów w internecie unikali, tak teraz przekonali się, zrobili pierwszy, drugi, kolejny zakup i dołączyli do tej grupy kupującej online. Kolejna grupa to już 25-34 lata oraz 15-24 grupa najmłodsza. Znaczy 17% właśnie ta grupa najmłodsza, powyżej 15 roku życia, a do 24 lat. Także to myślę, że warto mieć na uwadze ze względu na również sposób komunikacji, tak? Myślę, że do osób właśnie powyżej 50 roku życia łatwiej dotrzeć mailem, wiadomością wysłaną bezpośrednio do danej osoby, niż na przykład przez komunikację na Facebooku. To oczywiście może zależeć od tego, jaką grupę macie na Facebooku, czy jaką macie bazę mailową, ale łatwiej moim zdaniem mailem z uwagi na zaufanie do tej, większe zaufanie do tej formy komunikacji. I teraz trochę na temat tego, co wyciągnęliśmy z naszych danych, z danych Fanimani, na temat osób, które wspierają, które korzystają po prostu z Fanimani i wspierają różne organizacje. Przed świętami najłatwiej pozyskać zakupowych wspierających, którzy będą przynosić darowiznę od zakupów online przez cały rok. Co to de facto oznacza? Oznacza to, że w tym okresie przedświątecznym, Agnieszka napisała, korzystamy, ale kiepsko to idzie, no ja chętnie bym tutaj dowiedział się coś więcej, tam później możemy się po prostu umówić na taką rozmowę online, bo zdaję sobie sprawę, że każda organizacja, która jest na Fanimani, ma inną grupę, ma inne cele, tak? Są organizacje zwierzęce, są organizacje, które pomagają niepełnosprawnym, które zajmują się kulturą, sztuką, jeszcze naprawdę różnymi rzeczami i każda z tych grup ma inne grono odbiorców. Do tego chętnie bym się po prostu umówił na rozmowę, bo może jesteśmy w stanie Wam po prostu pomóc to rozkręcić. Marzena napisała, czy jeśli dany sklep miałby w zakupach przekazać darowiznę na nasze stowarzyszenie, to ja muszę z właścicielem porozmawiać i prosić go o przekaz tego procenta. Jeśli pytanie jest o to, czy dany sklep ma dołączyć, czy może dołączyć do Fanimani, to poprosimy po prostu na info@fanimani.pl
maila z informacją, że jest taki i taki sklep, chcielibyśmy, żeby dołączył do Fani Mani. I wtedy jak gdyby po naszej stronie nastąpi kontakt, żeby z danym sklepem, z danym partnerem, żeby zaprosić ich po prostu do tego rodzaju współpracy. Jeśli mówisz i myślisz o czymś innym, to jeśli możesz doprecyzować, to będę wdzięczny. Ok, dzisiaj mamy 9 września, a ja już mówię o sezonie, o zbieraniu darowizn, o świętach, dlatego że ten czas jest tutaj bardzo, bardzo ważny. Z dwóch prostych powodów. Pierwszy powód jest taki, że jak ci wasi wspierający dostaną informację za późno, albo nie dostaną informacji za późno, zabiorą się za późno za zakupy świąteczne, to po prostu pójdą do sklepu, zamówią po prostu coś offline, że tak powiem, wybiorą się do sklepu i zwłaszcza, że przed świętami są niedziele handlowe, oczywiście nie wiadomo na ile sklepy będą potwierane, zakładajmy, że będą, są niedziele, jest zdaje się, że jedna albo nawet dwie niedziele handlowe w grudniu i ci wasi wspierający, jeśli nie zrobią tych zakupów w internecie wcześniej, to zrobią je po prostu bez darowizny w sklepach stacjonarnych. Druga rzecz, że warto mieć na uwadze to, że pomiędzy tym, jak ktoś zobaczy na przykład na waszym Facebooku informację o tym, że może wam pomagać przy okazji zakupu w internecie, a instalacją przypominajki albo aplikacji mobilnej, może minąć trochę czasu. To wynika z bardzo wielu różnych rzeczy. Po pierwsze, można trafić na to, że akurat ta osoba, która to zobaczyła, w danym momencie nie ma na to czasu, albo że komunikat akurat jej nie przekonał, bo potrzebuje, nie wiem, innych informacji, które brzmią bardziej przekonująco, albo na przykład zobaczyła to tylko raz i później się to nie powtórzyło, więc doszła do wniosku, że coś tam było, ale nie mówią już o tym, no to pewnie nie było to zbyt ważne. Czyli między komunikatem a instalacją przypominajki, dołączeniem do grona wspierających was osób, może minąć trochę czasu, tak? Warto oczywiście to obserwować, ja wam też później powiem w jaki sposób. Ale warto pamiętać o tym, że już mamy teraz wrzesień i jak zaczniecie komunikować na przykład, nie wiem, w drugiej połowie września, słuchajcie, zbliżają się zakupy świąteczne, warto o nich pomyśleć już teraz, żeby nie biegać na ostatnią chwilę, to możecie nam pomagać przy okazji zainstalujcie przypominajkę, to efekt możecie zobaczyć dopiero później, tak? Czyli nie wiem, w październiku albo no później może już nie, ale to efekt waszego komunikatu z połowy września zobaczycie nie od razu w danym tygodniu, ale możecie go zobaczyć po dwóch, czasami trzech tygodniach. I najlepiej mieć plan. Im lepiej rzeczy zaplanujemy, tym lepiej będzie wyglądać realizacja albo będzie mniej stresu wokół tego. Ale zanim przejdziemy do tego planu, to mam dla was właśnie te trzy wspomniane slajdy, powiedziałbym, że kluczowe, z dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim skuteczne komunikaty. Ta informacja o skutecznych komunikatach wynika z tego, trochę z tego, co my widzimy, co działa na przykład w tym, co organizacje zamieszczają na Facebooku, czyli komunikat, a liczba wspierających dla danej organizacji. Druga rzecz, to są rzeczy, które wynikają często z psychologii po prostu. I to są takie dwa rodzaje komunikatów, tak na dobrą sprawę. Jedna grupa komunikatów to są potwierdzenia, druga grupa komunikatów to są podziękowania. Potwierdzenia. Przede wszystkim komunikat o tym, potwierdzający o tym, że to działa, że wasi wspierający, wasi fani powinni dostać potwierdzenie tego, że to działa. To działa i to jest bardzo szerokie pojęcie, bo tak samo jak powinni otrzymać informację o tym, że darowizny od zakupów działają, czyli na przykład dostaliście przelew, tak samo powinni dostać informację o tym, że wy działacie, czyli że z tych pieniędzy, które oni w dowolny sposób kierują w waszą stronę, dzieją się różne rzeczy. Tu przykładem może być Fundacja Podaj Dalej z Konina imienia Piotra Janaszka. Zuza zresztą tutaj jest wśród nas, prezes tej fundacji. Spójrzcie na ich Facebooka i spójrzcie na ilość komunikatów, jaka tam jest na temat tego, co się dzieje, tak? Co się wydarzyło.
Zresztą to nie tylko Facebook, bo również na LinkedIn czy w innych miejscach. Ale to są komunikaty, które należą właśnie do tej grupy potwierdzenia, tak? Czyli my wam, naszym wspierającym i darczyńcom, potwierdzamy, że za pieniądze, które otrzymaliśmy od was w różny sposób, czy za pomoc, którą otrzymaliśmy od was w różny sposób, realizujemy to i tamto. Druga rzecz to potwierdzenie tego, że to jest dla was ważne. Czyli jeśli mówimy o darowiznach od zakupu w internecie, no to każda osoba, która nie wiem, skorzystała z Funny Money, może pomyśleć, a nie wiem, 50 groszy, 2 złote się naliczyło, nie wiem, czy to ma sens. Ale jeśli wy przedstawicie informację w ten sposób, słuchajcie, z tych waszych złotówek uzbieraliśmy, nie wiem, 500 złotych, dzięki któremu zrobiliśmy to i tamto, to już ten komunikat ma zupełnie inny wymiar. I takich potwierdzeń osoby wokół waszej organizacji potrzebują. Że otrzymaliśmy pieniądze, czyli w momencie, gdy otrzymaliście przelew od Funny Money, warto się tym po prostu pochwalić, żeby ci wasi wspierający wiedzieli, że te pieniądze, te, które oni widzą na swoim koncie użytkownika, że one faktycznie do was dotarły. No i to potwierdzenie, o którym mówiłem wcześniej, że robicie dobro, czyli że dzięki waszemu wsparciu zrobiliśmy to i tamto. Drugi rodzaj tych skutecznych komunikatów to podziękowania. I dziękować można bardzo za bardzo różne rzeczy. Przede wszystkim za nowych wspierających, tak? Czyli możecie wejść sobie do panelu organizacji na Funny Money, kliknąć sobie tam wspierający i zobaczyć na listę wspierających i tam zobaczycie, że na przykład w tym miesiącu dołączyły do was osoby, macie imiona czy pseudonimy tych osób i możecie takie osoby na przykład na Facebooku wymienić, tak? Czyli dziękujemy Anie, Marcie, Tomaszowi, którzy w tym tygodniu dołączyli i wspierają nas przy okazji zakupów online. To są tylko i wyłącznie imiona, więc nie ujawniacie tutaj żadnych informacji osobowych, a jeśli wśród waszych wspierających jest właśnie ta Ania, Marta czy Tomasz, którzy dołączyli i zobaczą tą informację, to na pewno poczują się dobrze, poczują się docenieni. Druga rzecz, wszystkim tutaj na przykład 52 osobom, które pamiętają o nas przy zakupów online. Informacje o tym, ile osób was wspiera, znajdziecie na waszym profilu na Funny Money po prostu, czyli wejdziecie sobie na funnymoney.pl łamane przez tutaj nazwę waszego profilu i tam znajdziecie tą informację pod warunkiem, że jest tych wspierających minimum 10. Czyli jeśli będzie poniżej 10, to takiej liczby tam nie będzie, ale liczbę tych osób możecie sprawdzić też w panelu organizacji. No i oczywiście ta trzecia forma podziękowania, trzeci sposób podziękowania, że dzisiaj wpłynęły pieniądze w takiej i takiej kwocie z darowizn od zakupów online, czyli podziękowanie, które jest jednocześnie potwierdzeniem tego, że to działa. I tu mam dla was przykłady takich dwóch komunikatów od dwóch organizacji, Fundacja Pomóż Im Hospicjum dla Dzieci. To jest właśnie informacja o tym, że pieniądze od Funny Money wpłynęły. Oni tutaj akurat nie podali kwoty, ale jest informacja, że wpłynęły, czyli potwierdzenie oraz informacja, że pięknie wam dziękujemy za wasze wsparcie i mamy cicho nadzieję, że z każdym kolejnym przelewem ta kwota będzie rosła. Czyli tak na dobrą sprawę zachęta też do tego, żeby kontynuować tą formę pomagania, bo to po prostu działa. Co jest fajne, co tutaj widać po lewej stronie, że dodali linka do swojego profilu, tak? Czyli zadanie na dziś, wszyscy instalujemy przypominajki Funny Money lub aplikację link i tu jest link do profilu organizacji na Funny Money. To jest bardzo ważne, o tym linku do profilu za chwilę też będę mówił. Drugi komunikat po prawej stronie, Fundacja Koci Pazur. Oni tam podali konkretną kwotę. Otrzymaliśmy niedawno przelew na kwotę 2207,81 zł. A tych, którzy jeszcze nie korzystają z Funny Money, zapraszamy, dołączcie tutaj funnymoney.pl łamane przez koci pazur. I też link do profilu. Czyli mamy potwierdzenie, że to działa oraz oczywiście podziękowanie, że ich wspierający korzystają z tej formy. Tutaj na przykład z lewej strony jest zdjęcie, które fundacja zrobiła sama. Po prawej stronie to dziękujemy, że pomagacie nam przez Funny Money. To jest z materiałów, które możecie znaleźć w materiałach promocyjnych. I kolejna rzecz, czyli czego warto unikać w
w komunikacji ze wspierającymi. Wielu CTA, call to action z angielskiego, wezwań do działania. Czyli gdybym ja wam teraz powiedział, słuchajcie, jest taka fajna rzecz, jak Funny Money, i żeby to uruchomić, to zarejestruj się, wejdź na stronę Funny Money, zarejestruj się, wybierz naszą organizację do wspierania, a potem jeszcze zainstaluj przypominajkę, żeby pamiętać i żeby automatycznie wam się pojawiało, jak robicie zakupy. To jest jeden komunikat. Teraz drugi komunikat, który brzmi tak. Jest takie coś jak Funny Money, wejdź na funnymoney.pl łamane przez nasz profil i zainstaluj sobie dodatek do przeglądarki, który będzie ci automatycznie przypominał. Ten drugi komunikat wiadomo, że jest prostszy, łatwiej go zapamiętać i de facto łatwiej zrobić. Tak? Czyli jeśli wasz odbiorca widzi, że on ma tylko jedną, jedyną rzecz do zrobienia, a nie kilka kolejnych kroków, to jest to dużo prostsze. Dlaczego o tym mówię? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że korzystając z Funny Money można jeszcze się zarejestrować, założyć oczywiście konto użytkownika, można zainstalować aplikację mobilną i można pewnie tysiąc różnych innych rzeczy. Ale upraszczając komunikat tylko i wyłącznie do tego, że ktoś zainstaluje sobie przypominajkę albo wejdzie na nasz profil i zobacz, jak to działa, to jest jeden prosty komunikat, który de facto kończy się, czy może się skończyć tylko jedną akcją, a pozostałe rzeczy będą się działy po drodze. Tutaj kawałek historii, bo przed 2017 rokiem w Funny Money, po wejściu na stronę Funny Money była zupełnie inna akcja, był zupełnie inny call to action. Ja teraz może wam tutaj to po prostu pokażę na przykładzie. Wcześniej, przed 2017 rokiem, nie było tutaj informacji dodaj rozszerzenie, tylko było właśnie zarejestruj się, załóż konto. Ale po wielu badaniach, które robiliśmy, doszliśmy do wniosku, że trzeba zmienić kolejność i że ważniejsze jest to, żeby ta osoba, która chce wspierać organizację, po prostu zainstalowała dodatek do przeglądarki, niż zakładała konto. A jeśli ktoś po raz pierwszy korzysta z Funny Money, to i tak wpadnie w proces zakładania konta. Czyli załóżmy, że ktoś kompletnie nie korzysta z Funny Money, zainstaluje na waszej stronie rozszerzenie, przypominajkę i potem wejdzie, nie wiem, na booking.com, kliknie aktywuj darowiznę, to tam wpadnie w proces albo logowania, albo zakładania konta, albo będzie mógł kliknąć kontynuuj anonimowo i pomagać wam bez zakładania konta organizacji. Dlatego ja gorąco zachęcam do tego, żeby uprościć tą komunikację i korzystać tylko i wyłącznie z jednej akcji. I jak tutaj cofniemy się do kociego pazura, to możecie zauważyć właśnie, że jedną rzecz, którą ja zrobiłbym inaczej, że do góry macie, a tych, którzy jeszcze nie korzystają, to dołączcie tutaj i tam jest link do profilu Koci Pazur na Funny Money, to jest super, ale poniżej tak na dobrą sprawę są informacje, żeby jednak zrobić coś innego. Załóż konto na stronie funnymoney.pl, zainstaluj przypominajkę i dalej jest rób zakupy. Tak? Czyli tak na dobrą sprawę są dwie, co najmniej dwie różne akcje. Jedna to wejdź, dołącz tutaj, czyli link do profilu. Druga akcja, inna akcja do zrobienia, załóż konto na stronie funnymoney.pl, a trzecia akcja to jest instalacja przypominajki. Można by to ograniczyć i ograć wszystko, nawet tłumacząc, jak działa Funny Money, ograniczyć wszystko tylko i wyłącznie do jednej rzeczy, do linka do profilu na Funny Money. Druga rzecz, skomplikowanych konkluzji. I tutaj ja często sobie zadaję takie pytanie, albo jak nie zdążę sobie zadać tego pytania, to osoba, która weryfikuje treści, zanim je publikujemy, robi taką weryfikację właśnie, czy to, co napisałem, muszę jakoś w skomplikowany sposób wyjaśniać. Czyli czy w tej treści, którą napisałem, jest tyle różnych wyjaśnień, że jest to po prostu skomplikowane. Tak? Czyli że w tym, co przekazuję, wyjaśniam mój sposób myślenia, mój sposób rozumowania. Jak często patrzę na to, co napisałem, to później się okazuje, że nie wiem, z pół strony treści można się ograniczyć do trzech zdań, które są najistotniejsze. Oczywiście czasami się nie da, bo to zależy od tego,
czy chcemy opowiedzieć jakąś historię, czy też chcemy, aby osoba, która odbiera dany komunikat, zrobiła coś albo w jakiś sposób zaczęła myśleć na jakiś temat, no to mamy kompletnie inne cele, tak? A jeśli kogoś chcemy zainteresować historią, przedstawić mu fajną historię, no to to jest troszeczkę inaczej. Ale jeśli wysyłacie do waszych wspierających komunikat, który ma spowodować, że wpłacą wam darowiznę na stronie internetowej, albo zaczną was wspierać przy okazji zakupów w internecie, albo dołączą jako wolontariusz, to warto się zastanowić, czy w tej treści jest tylko to, co musi być, to, co jest najważniejsze. I ja bym powiedział jeszcze o formie, tak? Czyli że czy jest to przedstawione w czytelnej formie. Ja jestem w ogóle maniakiem, jeśli chodzi o wypunktowania. Jak dostaję jakąś treść, która nie została przeze mnie napisana, to zastanawiam się, gdzie są wypunktowania, w których mogę sobie w żołnierskich, że tak powiem, słowach przeczytać, o co chodzi. Ale nie każdy tak funkcjonuje. Dlatego zachęcam do unikania skomplikowanych konkluzji. De facto próba zmiany danego komunikatu na wypunktowania pomaga dojść do wniosku, czy my tu mamy jakieś skomplikowane wyjaśnienia, czy są tu konkretne akcje albo konkretne informacje, które chcemy przekazać. I kolejna rzecz, której warto unikać w komunikacji, to nudy. To nie jest proste, ale warto tego unikać. Tu jest taki przykład ciekawego posta, który znalazłem. Fundacja Pomocy Zwierzętom AMI. No i ten komunikat, który dotyczy de facto darowizn od zakupów w internecie, zaczyna się od leniwy wieczór z serialem, chipsami i scrollowaniem smartfona, tabletu. Tak? Więc tak zaczyna się troszeczkę od czapy. Jest sporo tutaj emotikonek dodanych, które też one fajnie działają, bo po pierwsze dają emocje, zwłaszcza te serduszka dają emocje, a dwa, wizualnie człowiek czytający szybciej wyłapie, o co może chodzić albo z jakiej bajki jest dana informacja. Unikanie nudy jest moim zdaniem wartościową wskazówką. Zdaję sobie sprawę, że to jest czasem trudne, czyli siadamy do pisania treści, siadamy do pisania posta, ale nie ma weny. No i czasami po prostu trzeba to odłożyć, tak? Albo wrzucić w eter, wrzucić w świat. Ja czasami tak robię, jak przygotowuję się do jakiegoś spotkania, to wrzucam na Slacka, na naszego komunikatora: słuchajcie, będę miał takie i takie spotkanie na taki i taki temat, o czym warto powiedzieć, albo o czym warto napisać, albo kto ma jakieś pomysły, tak w ogóle od czapy, tak? Kto ma jakieś pomysły? I czasami wystarczy jedno słowo, które ktoś napisze, które nakieruje na tok rozumowania, nakieruje na jakiś fajny koncept, jak zrobić coś ciekawego. Zresztą to jest też dla mnie taka złota zasada, jak publikujemy treści jakieś na ngo.pl, czy wysyłamy coś do prasy, żeby to po prostu zaskoczyło, żeby to było coś takiego nieoczekiwanego. Gdybym ja wam napisał zamiast tytułu dzisiejszego webinara plan promocji darowizn zakupów w internecie, to połowy z was by tutaj nie było. Ale temat, jaki się pojawił i treść, jaka się pojawiła, dla mnie też zobowiązanie do tego, żeby ta treść była fajna i ciekawa i żeby nie było tej nudy, o której tutaj mówię, no spowodowała, że mnóstwo osób się zarejestrowało i sporo osób dzisiaj tu jest. Dobra, o czym warto pamiętać? Jak publikujecie informacje na temat darowizn zakupów, to tak jak mówiłem wcześniej, warto pamiętać o linku do waszego profilu na FunnyMoney. Dlaczego mówię o linku do waszego profilu na FunnyMoney? Dlatego, że tu jest taka magia, jak wejdziecie sobie na... Dobra, wejdę sobie na te otwarte klatki. Tu jest taka magia, że to ułatwia waszym darczyńcom zrozumienie idei oraz odciąża ich od jednego kroku, który musieliby wykonać ręcznie. Mianowicie od bardzo ważnego kroku pod tytułem wybór organizacji. Jeśli ktoś wejdzie na te otwarte klatki,
Zobaczę, czy mogę to otworzyć. Tak, ok. Wchodzę na otwarte klatki i nie mam wybranej organizacji do wspierania. I w tym momencie, gdy kliknę dodaj rozszerzenie, ja sobie wejdę może na, wybiorę sobie jakąś inną organizację, osoby bezdomne na przykład, o, zróbmy tu. Jestem na profilu dowolnej innej organizacji. W momencie, gdy ja sobie kliknę tutaj dodaj rozszerzenie, to automatycznie jest wybierana ta organizacja do wspierania, tak? Czyli ten wasz wspierający, zamiast później wybierać organizację, to on klika dodaj rozszerzenie. Jestem w oknie incognito, to więc pewnie mi tu nie pozwoli dodać, zresztą chyba tutaj mam dodaną przypominajkę, ale w tym momencie on już od razu wchodząc na dowolny sklep, ja mam już rozszerzenie, może mi się to nie zaktualizować, a mam wyłączoną w ogóle przypominajkę w incognito, ok? Ale w takim razie ta wasza osoba, która wejdzie na wasz profil, zainstaluje tą przypominajkę z waszego profilu na FunnyMoney, od razu wspiera waszą organizację. Już nie ma, nie musi szukać, nie musi wybierać, a wy z kolei nie musicie opisywać tego, że muszą wybrać waszą organizację. Wystarczy, że dacie linka do waszego profilu na FunnyMoney i temat wyboru organizacji jest z głowy, bo ktoś kliknie tutaj, dodaje rozszerzenie i ma organizację już wybraną. Także dlatego zachęcam do tego, żeby właśnie dodawać link do waszego profilu i po prostu nic więcej. Druga rzecz, korzystanie z filmów. Lubią to i zabiegani, i Facebook. Lubią to zabiegani, no łatwiej jest obejrzeć nawet minutowy film niż przeczytać posta, bo jest to po prostu prostsze, ciekawsze, bo jest dźwięk, jest obraz, są ludzie, którzy się ruszają na tym, albo coś innego, co się rusza. To po prostu przyciąga uwagę osób, które na przykład śledzą was na Facebooku, chociażby, nie wiem, wyślecie mailem linka do filmu, to też jest to ciekawsze i prostsze w konsumpcji niż czytanie całej treści. I Facebook również lubi filmy, one są po prostu, mają większy zasięg organiczny niż treści statyczne. No i tutaj taka też porada dla tych, którzy wstawiają filmy na Facebooka, żeby nie wstawiać to w formie linków do YouTube'a bądź jakiejkolwiek innej strony, tylko żeby ten film ściągnąć i wstawić go na Facebooka w treść posta. Dlatego, że no, Facebook, jak każda platforma społecznościowa, zależy im na tym, żeby ta osoba, która jest już na tym Facebooku, żeby spędziła na nim jak najwięcej czasu. Im więcej czasu spędzamy na Facebooku, tym więcej Facebook o nas wie. Oczywiście. Ale też tym bardziej treści, które zachęcają do tego, żeby zostać na Facebooku, są bardziej promowane przez Facebooka niż te treści, które zachęcają do tego, żeby z tego Facebooka wyjść. Czyli jeśli macie linka do wideo, a to samo wideo mogliście wstawić do posta, no to ten post z linkiem będzie miał słabsze zasięgi niż taki post z wideo wstawionym. Zwłaszcza jeśli na przykład dajecie linki do filmów na YouTubie, gdzie Facebook na dobrą sprawę te linki do YouTube'a może rozpoznać i z automatu takie posty zrzucić, że tak powiem, niżej, jeśli chodzi o ranking promowania. Spojrzę na pytania, bo widzę, że trochę się pojawiło. Ariel napisał, czy przypominajka będzie udoskonalana, to znaczy, czy za każdym razem trzeba będzie potwierdzić chęć wsparcia danej organizacji? Na pierwsze pytanie odpowiedź jest tak, czy przypominajka będzie udoskonalana? Tak, będzie udoskonalana. Ale na drugie pytanie odpowiedź brzmi nie, nie ma takiej technicznej możliwości. Czyli nie ma takiej możliwości, aby ktoś po prostu raz sobie zainstalował przypominajkę i później już nie musiał kliknąć aktywuj darowiznę. To jest po prostu niezbędne, tak? Nie da się zrobić na ten moment z tymi możliwościami technicznymi, które są, nie da się tego ominąć. Aczkolwiek jeśli ktoś jest zalogowany i wyskoczy mu przypominajka, kliknie aktywuj darowiznę, ja zdaje się, że jestem zalogowany, no to tak na dobrą sprawę wracam i mogę kontynuować wybór, w tym przypadku wybór jakiegoś miejsca na noclegu. Magda napisała, marzy mi się, żebyście nawiązali też współpracę z takimi firmami jak Armiger, który też wspiera fundraisingowo. A pytanie, o jakiej formie współpracy myślisz? Szczepana z Armigera akurat znam,
Nie wiem jak. No ja chętnie bym jakiś model wypracował. Czemu nie? Zrobię sobie notatkę. Czemu nie? Odezwę się do Szczepana, może coś tutaj wykombinujemy razem. Ja nie wiem, jak zacząć korzystać z darowizn Fanimani, napisała Marzena. Rozumiem, że jesteś przedstawicielem organizacji i chciałabyś zacząć korzystać z Fanimani. Tutaj na dole strony jest dodaj organizację. Robisz, tutaj możesz sobie zapoznać się z treściami. Polecam ten film, co to jest Fanimani, jak zarejestrować organizację. Tu jest wyjaśnione, pod kątem organizacji jest wyjaśnione troszeczkę jak to działa i kolejne kroki. Przechodzisz na zarejestruj organizację, wypełniasz formularz i zaczynacie zbierać. I to wszystko. W momencie, gdy wypełni się formularz, możecie od razu uruchomić, możecie linka do danego profilu od razu wrzucić, nie wiem, do jakiegoś posta na Facebooka i już kolejne osoby mogą wspierać Was przy okazji zakupu w internecie. Takie to proste. Tutaj na dole jest regulamin beneficjenta, gdzie są opisane wszystkie szczegółowe warunki. Tomasz Swanimani odpisał na Arielowi również. Sylwia napisała, w materiałach promocyjnych przydałoby się więcej materiałów wyjaśniających, jak działa Fanimani. Stykam się ciągle z niezrozumieniem i dużą nieufnością do darowizn, które nic nie kosztują darczyńcy. Tak jest. Zaczniemy pobierać opłaty za darowizny od zakupu w internecie. Wtedy nie będzie problemu zaufania, nie? To niestety jest naturalne, tak? Że jeśli coś jest za darmo i bezpłatne, to to się mniej po prostu docenia. Tak po prostu działa ludzki mózg i psychologia. No, po prostu nie da się tego przeskoczyć. Zgadzam się, robię sobie, kopiuję sobie twój wpis, Sylwia, i wrzucam sobie tutaj do moich notatek. Przekażę dalej, żeby takie rzeczy wyjaśniać. Dla tych, którzy jeszcze tego nie widzieli, chociaż pewnie większość z Was tak, tutaj mamy materiały promocyjne, pojawił się film. Film jest we wrześniu oraz też w filmach promocyjnych. Pojawił się film, który możecie sobie pobrać, wygenerować z logo danej organizacji. Ten film zresztą też jest na naszym Facebooku jako przyjęty post w tej chwili. To jest coś nowego, co pojawiło się w sierpniu, które tak na dobrą sprawę wyjaśnia tak krok po kroku, jak ten wspierający może Wam pomagać. Czyli co ja bym zrobił, jeśli wystartowaliście? Zrobiłbym na przykład na jakiś czas przypiętego posta z wstawionym do tego posta tym filmem oraz krótkim, nie wiem, dwa zdania na temat zapraszamy do pomagania nam przy okazji zakupów, do bezpłatnego pomagania nam przy okazji zakupów w internecie i link do Waszego profilu na Fanimani. Przyszło mi do głowy, że warto by zrobić materiał, który mówi o tym, że skąd się bierze ta darowizna, czyli w sensie takim, że to partnerzy, można powiedzieć, dzielą się swoim zyskiem, czy dzielą się tą marżą od zakupów. Tak mi przyszło do głowy. To pewnie też byłoby jako takie uzasadnienie tego, dlaczego to jest po prostu bezpłatne. Tak, żeby ten argument o bezpłatności w jakiś sposób wesprzeć tym, że te pieniądze jednak skądś się biorą. Olga napisała, Marek, czy link do naszego profilu na Fanimani podawać w treści posta, czy lepiej w pierwszym komentarzu pod postem? Jakie macie doświadczenia z FB? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, co lepiej działa. Oczywiście wiadomo, że jeśli dany post jest komentowany, to on ma automatycznie większe zasięgi. Dlatego jeśli macie taką możliwość, żeby rzucić posta, a potem napisać na Messengerze do 3 osób albo założyć sobie jakąś grupę, słuchajcie, mamy nowego posta, jak możecie, wstawcie jakiś fajny komentarz albo napiszcie, co myślicie. Taką grupę, nie wiem, ambasadorów komentujących, czyli grupę, która będzie dbała o to, komentując Wasze posty, dowolne posty, nie tylko dotyczące Fanimani, będzie dbała o to, żeby zwiększać ich zasięg poprzez dodawanie komentarzy, no to to z pewnością pomoże. Czy lepiej wstawić to w treści, czy lepiej wstawić to w komentarzach? Nie wiem, ja osobiście często komentarzy nie rozwijam. Poza tym, jeśli komentarzy jest dużo, to część z nich jest zwinięta i pojawiają się chyba tylko dwa ostatnie albo najtrafniejsze. To mnie, że tak powiem, kieruje do wniosku, że lepiej dać to jednak w treści posta. Tak sobie odpowiedziałem, być może troszeczkę dookoła. Karolina, ten dodatek nie jest aktywnie monitorowany pod względem bezpieczeństwa przez Mozilla. Przed instalacją pewnie, że mu ufasz więcej informacji. Tak, faktycznie.
To wynika po prostu z tego, że po prostu musimy, mówiąc wprost, zapłacić Mozilli za monitorowanie tego dodatku. Żeby tam się pojawiła, nie wiem, jakaś kłódka, czy informacja o tym, że jest aktywnie monitorowany i tak dalej, i tak dalej. Ale wrzuciłem sobie ten temat, żeby faktycznie na to zwrócić uwagę. Wszyscy strzelamy do jednej bramki funduszy dla NGO, dokładnie tak. A tutaj Tomasz odpisał, że przy ostatniej aktualizacji przypominajki mieliśmy dokładną weryfikację kodu źródłowego i musieliśmy się spowiadać z każdej linijki kodu przed moderatorem. Tak jest, tak proces wygląda od środka. Może faktycznie powinniśmy się zrobić jakiś wpis na blogu i się tym pochwalić, jak to wygląda z tą przypominajką, że to nie jest tak, że każdy sobie może dodać i raz, dwa, trzy już jest. Tylko że jest to monitorowane i przez automaty, i często przez osoby konkretnie, które usiądą, patrzą w kod źródłowy programu, którym jest przypominajka, i sprawdzają, czy tam nie ma jakichś złych rzeczy, mówiąc w skrócie. Okej, ale wracając do prezentacji, pamiętajmy, i tu jest przykład, Fundacja Zielony Pies wrzuciła, co jest dobre w tym poście, jest to, że ten film właśnie, to jest ten nowy film, o którym mówiłem, jest wstawiony do treści posta. Czego zabrakło? Zabrakło linka do właśnie profilu danej organizacji na FunnyMoney, czyli po prostu wstawić tego linka funnymoney.pl/zielony-pies. W panelu organizacji, jeśli chcecie, możecie sobie tego linka zmienić, uprościć. Tak, czyli jeśli zrobiliście na przykład, jeśli macie teraz tego linka bardzo długiego, w ustawieniach w panelu organizacji możecie takiego linka po prostu zmienić i ten stary link też będzie działał. Także tutaj nie ma obaw, ten stary link też będzie działał. Jak ktoś stary trafi na starego linka, który nie wiem, macie na stronie albo w poprzednich postach, to zostanie przekierowany na nowy. Także możecie to zrobić. To czasami jest łatwiej podać przez telefon, tak? Wejdź na funnymoney.pl, łamane przez tutaj mamy koci pazur. I to jest po prostu łatwe, zwłaszcza, że wasi fani pamiętają nazwę waszej organizacji. A może też być ten link spójny na przykład z tym, jakiego macie linka do waszego profilu na Facebooku. I teraz wracamy do tego, co mówiłem o planowaniu. Dlaczego już teraz warto planować i jak w ogóle zaplanować dotarcie z informacją o darowiznach, o wspieraniu was przy okazji zakupów online do tych otwartych serc waszych darczyńców. Funnymoney.pl łamane przez kalendarz to jest coś, co już powstało dawno temu i jest regularnie uzupełniane i pokażę wam nie tylko co to jest, ale też jak z tego po prostu skorzystać. W tym celu mam tutaj nie, ale w innym miejscu mam. Sekundka. O, mam tutaj takie moje konto testowe z uruchomionym kalendarzem Google'owym. W tym kalendarzu tak na dobrą sprawę nie ma nic, jest tylko ten mój kalendarz głównego konta FunnyMoney MCC. I ten kalendarz, który my przygotowaliśmy, możecie po prostu dodać do swojego kalendarza. Jak to zrobić? To jest bardzo proste. Kopiujemy sobie tego linka, który tutaj mamy. Wchodzimy sobie do tego naszego kalendarza. Dodajemy inne kalendarze z adresu URL, wklejamy sobie tego linka i klikamy dodaj kalendarz. I co to oznacza i dlaczego tak? Dlaczego ja polecam tą formułę? Dlatego, że raz widać to w miejscu, do którego pewnie często zaglądacie, gdy planujecie różne rzeczy w organizacji albo w ogóle w swoim życiu. Druga rzecz, że jak tutaj sobie spojrzycie, te informacje, które się tutaj pojawiają, często mają po prostu gotowce, które możecie stąd skopiować albo kliknąć w linka i przejść do danej treści. Czyli w momencie, gdy my na funnymoney.pl łamane przez materiały wrzucamy sobie wszystkie materiały na przykład na wrzesień, to w tym samym czasie, czy też zanim dostaniecie mailing od nas z informacją, że te rzeczy się pojawiły, to my te wszystkie rzeczy wrzucamy również do kalendarza i później możecie znaleźć, na przykład był taki post na 3 września, zobaczmy sobie 3 września, pomagaj nam Zoo Plus i ten post można tutaj sobie kliknąć sobie do właśnie treści tego posta, kliknąć sobie nawet do szablonu Canvy i jest gotowy post i jednocześnie jest on w kalendarzu. Ten kalendarz może być dla was źródłem tego, jak zaplanować komunikację o
o funny money, o darowiznach od zakupów w internecie. I możecie to zrobić w ten sposób, że korzystając z tego kalendarza możecie wybrać sobie rzeczy, które was najbardziej interesują. Czyli na przykład macie tutaj takiego posta i można go skopiować do swojego kalendarza. Kopiuj do mojego kalendarza. Mogę sobie na przykład zmienić datę, że ja chcę opublikować to 14 września. Albo załóżmy, macie kalendarz na przykład do publikacji na Facebooku, to możecie skopiować do takiego kalendarza publikacji na Facebooku. I w tym momencie mogę sobie wyłączyć już kalendarz cały Funny Money, a w moim kalendarzu, w którym sobie planuję komunikację w organizacji, mam, że ok, 14 publikujemy coś takiego, tutaj mam linka do materiałów, tu mam wszystko, co jest potrzebne, żeby takiego posta opublikować i zaplanować, może nawet z wyprzedzeniem. Ten kalendarz my na bieżąco uzupełniamy, czyli jak tutaj sobie wejdziecie, to zobaczycie, że we wrześniu tych materiałów jest dużo więcej i dużo gęściej niż w kolejnych miesiącach, ale to się będzie na bieżąco będziemy to uzupełniamy. Tu jest jeszcze na przykład coś takiego jak stałego. Potwierdź i podziękuj. To de facto jest to, o czym mówiłem, czyli potwierdzanie tego, jak wasza organizacja działa oraz dziękowanie darczyńcom za to, że do was dołączyli, za to, że napisali ciepłe słowo, za to, że wpłacili darowiznę, za to, że wspierają was przy okazji zakupu w internecie. Jest ustawione w tym kalendarzu jako wydarzenie co 2 tygodnie. Ja bym się zastanowił, czy nawet z każdego tygodnia nie warto takiego posta wrzucać, bo raz to będzie potwierdzenie, raz to będzie podziękowanie, ale tutaj w tym kalendarzu macie właśnie coś takiego, co możecie też skupować do swojego kalendarza, taką po prostu podpowiedź. Ok, mamy teraz tego, nie wiem, 28 września, to dzisiaj mamy tam pomysły, ok, no to dzisiaj potwierdzimy naszym wspierającym, że robimy dobro, tak? Czyli dzięki waszemu wsparciu zrobiliśmy to i tamto. Albo dzięki waszemu wsparciu, przykład tutaj z jednej organizacji, tak, tyle i tyle dzieciaków wzięło udział w małych odkrywcach tego lata, tak? Mówię o fundacji Podaj Dalej. Czy dzięki waszemu wsparciu tyle i tyle osób mogło zjeść ciepły posiłek w ciągu ostatniego roku, tak? Albo tyle i tyle dzieciaków dostało od nas wsparcie psychologa, albo cokolwiek innego. Czyli potwierdzenie tego, co dobrego wasza organizacja zrobiła. Okej. Także ten kalendarz, funnymoney.pl/kalendarz, tam możecie sobie tego linka po prostu pobrać. Jeśli nie chcecie, możecie sobie ten kalendarz otworzyć po prostu w nowym oknie i zobaczyć, ale on nie wygląda tak dobrze, tutaj też nie możecie tego, teoretycznie możecie kliknąć skopiuj do mojego kalendarza, ale jak gdyby ten proces jest dużo bardziej skomplikowany. Możecie sobie ten kalendarz tutaj podejrzeć i zobaczyć, co jest planowane w komunikacji. My już niedługo będziemy trąbić o świętach. Będziemy trąbić o świętach z dwóch powodów. Tych powodów czasowych, o których mówiłem wcześniej. Po pierwsze, żeby ci wasi wspierający nie robili zakupów na ostatnią chwilę, bo będą po prostu bez darowizny. Po drugie, żeby ten komunikat po prostu zdążył dotrzeć i żeby oni tą przypominajkę już w październiku mieli zainstalowaną i żeby ona im się tam wyświetlała i że oni wiedzieli, jak ona działa i żeby się oswoili, żeby, nie wiem, raz spróbowali zrobić jakieś zakupy i zobaczyli, jak działa ten cały proces, żeby później, jak wejdą już w fazę tych zakupów, ostrych zakupów przedświątecznych, automatycznie klikali aktywuj darowiznę i nie zastanawiali się nad tym, co, jak i dlaczego. Oraz jest jeszcze jedna rzecz i tu są przecieki ze źródeł, o których nie mogę powiedzieć, ale być może niektórzy z was zauważyli, że pojawiają się problemy z na przykład elektroniką, pojawiają się problemy z dostępnością elektroniki, pojawiają się problemy z dostępnością samochodów nowych.
To jest ciekawostka. Wynika to z bardzo szerokiego takiego problemu globalnego, jak produkcja przewodników. I to de facto przekłada się również na to, że im bliżej świąt, tym te wszystkie półki będą bardziej wymiecione, a istnieje duża obawa, że towary z dalekich krajów nie dotrą na czas. Dlatego to pewnie można użyć jako taki argument. Zrobicie wcześniej te zakupy świąteczne, zrobicie je spokojniej, unikniecie wzrostów cen, które się niestety pojawiają tuż przed świętami. Przemyślicie te prezenty dla waszych bliskich. Jest dużo różnych aspektów, które mogą pomóc i my w tych materiałach będziemy takie rzeczy również podawać. Nie chcę przedłużać, patrzę na pytania. W międzyczasie możecie sobie również rzucić tutaj kontakt do mnie, jeśli chcielibyście się umówić na rozmowę. Linki w poście podobno tną zasięgi. Pewnie stąd było to pytanie, czy lepiej w komentarzu dodać linki do Funny Money. No, to jest, no pewnie tną zasięgi, tak? To by się spinało z tym, co powiedziałem o tym, że no, Facebook, jak każda platforma społecznościowa, nie chce, żeby ludzie wychodzili poza daną platformę, żeby jak więcej czasu spędzali. Im więcej czasu tam spędzamy, tym więcej o nas wiedzą. Tym bardziej mogą profilować reklamę, sprzedawać reklamę, tym więcej pieniędzy będą mieli jak gdyby u siebie, tak? Prosta sprawa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak, pewnie linki tną zasięgi, no do zastanowienia się, czy w tym filmie na przykład, tak, w tym filmie, który ja wam tutaj pokazywałem wcześniej, tutaj jak sobie go pobierzecie z materiałów, to tam na końcu tego również jest podany link do waszego profilu. Ja tutaj może kliknę, wygeneruję film z logo i spróbuję wam to pokazać. Tu akurat tego filmu jeszcze nie ma, więc on się będzie chwilę generował. No poczekamy chwilę, powinien się pewnie za moment się ten film pojawić, to wam pokażę. Generalnie chodzi o to, że na końcu tego filmu on cały jest jak gdyby standardowy, a na końcu jest doklejana część z waszym logotypem, z linkiem do profilu waszej organizacji. Czyli teoretycznie można by zamieścić taki post z filmem bez linków. Pytanie, ile osób dotrwa do końca, żeby to właśnie zobaczyć tego linka i żeby po prostu później, że będzie im się chciało po prostu przepisać tego linka do przeglądarki i po prostu wejść. Magdalena napisała, proszę o kontakt, to ja sobie zrobię notatkę, wyślę tobie maila, możemy się umówić na rozmowę online. Tutaj jak sobie wejdziecie na Calendly łamane przez Funny Money, to możecie sobie wybrać termin, tutaj macie terminy, które automatycznie gdzieś tam w moim kalendarzu wylądują i będę miał dla was zarezerwowany czas na to, żebyśmy sobie porozmawiali o różnych rzeczach, które robimy w Funny Money, darowizny od zakupów, nie wiem, Funny Pay, płatności i różne tam inne tematy, które i narzędzia, które Funny Money zrobiło dla organizacji. Zuza napisała, że dziękuję za spotkanie, kończę z nowymi postanowieniami. Zastanawiam się, jakie to jest postanowienie, tak, jestem taki trochę ciekawski. Tu pewnie do czego was gorąco zachęcam, te trzy najważniejsze slajdy z dzisiejszej prezentacji. Ja za chwilę tą prezentację wrzucę na grupę fundraiserzy Funny Money, tak? Żeby ona była dostępna, to będziecie mogli sobie po prostu kliknąć w nią. A trzy najważniejsze slajdy to właśnie używaj, unikaj i pamiętaj. Używaj, potwierdź i podziękuj. Unikaj takich trzech różnych rzeczy i pamiętaj, o czym warto pamiętać. To są rzeczy, które tyczą się nie tylko darowizn zakupów w internecie, ale generalnie komunikacji z darczyńcami, którą prowadzicie. Nowe pomysły na promowanie Funny Money. Tak, to tak jest właśnie, że w trakcie się gdzieś tam rodzą różne rzeczy. Także cieszę się, że gdzieś tam się pojawiły. Joanna Kawałko napisała, że robimy filmiki. No dzisiaj, że tak powiem, chwytamy telefon i możemy od razu robić filmik. Takie filmiki pewnie też są najlepsze, bo są no, oryginalne, tak? Nie do podrobienia. Tak? Jak wy usiądziecie
i nagracie filmik, słuchajcie, działa to tak i tak, chciałam wam powiedzieć, albo chciałam wam powiedzieć dziękuję za to, że jesteście z nami, że pomagacie nam, wpłacacie nam darowiznę. Jak dzwonimy do was z zapytaniem, bo potrzebujemy pomocy, to zawsze jesteście gotowi. Jak robicie zakupy w internecie, to wspieracie nas przy okazji, korzystając z Fanimani. Czy robicie to? Chciałem wam po prostu podziękować. Dziękuję. Do zobaczenia. Miłego dnia. Prostszy film. Dzięki bardzo za spotkanie wszystkim. Widzimy się pewnie na kolejnym spotkaniu. Jeszcze nie znam terminu. Jak byliście na grupie fundraiserzy Fanimani, to tam ja zapytałem o doświadczenia pracy z celebrytami i ambasadorami. Tam jak gdyby dużego odzewu nie było. Szukamy sposobu na to, żeby taką wiedzę wam przekazać, żeby taką wiedzę wam dostarczyć. Jak tylko znajdziemy kompetentną osobę albo źródło informacji, to z pewnością zrobimy takie spotkanie, żeby pokazać, bo myślę, że to jest rzecz, z której warto korzystać, warto nawiązać po prostu współpracę z różnego rodzaju influencerami, którzy po prostu są z wami czy wokół was. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Czy do usłyszenia na grupie fundraiserzy Fanimani, czy też na jakimś spotkaniu indywidualnym. Na razie, cześć. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.